Czasy obecne. Dokładnie 7 lat od aresztowania Kowalskiego. Młody, no, kim ty właściwie jesteś? To znaczy? No, masz honorowe obywatelstwo Czeczenii, dużo wiesz. Skąd ty jesteś? Jak się nazywasz? Jestem Polakiem. No cóż, nazywam się Andrzej Archanioł. Owszem, wiem dużo. Również o twoim incydencie 7 lat temu z radiowozem i meksykańskim policjantem. Właśnie, skąd ty to wiesz? Nigdy ci nie mówiłem. Czy to jest mafia? No tak, no więc nie do końca. 7 lat temu bandyta przywiózł cię do zakładu, nie? No, nie rok później. Ciebie złapali z przypadku, a ja tu jestem w specjalnym celu. Podłożyłem się, żeby mnie złapał. No to co tu robisz? No co? Chcesz przeżyć? Co? Ludzie mafii nie doczekują spokojnego końca. W każdej chwili, nieważne kim jesteś, możesz zostać zabity. Ta mafia czy inna, zło to zło. Mniejsze, większe, bez różnicy. Nie będziesz trzymał ani jednej strony, ani drugiej. Nie pamiętasz, że jak straciłeś ząb? Don prowadzi księgi wieczyste swoich nielegalnych interesów. Jedna strona z tych ksiąg wystarczy, aby wysłać go do paki, a wszystkie cztery. Masz nawet posadzonego na krzesło. A jak ty moje ukradniesz? Nie ja. A kto? Frank. Nie chcę tu dalej siedzieć. Gadałem z nim. Jest po mojej stronie. Właśnie dlatego jedziemy na lotnisko. Tam przekaże mi księgi i odleci. Resztę jazdy przemilczeli. W końcu dojechali na lotnisko. Frank dał młodemu cztery księgi i odleciał. Młody poszedł z nimi do przełożonego. Johnson. Don dzięki świetnemu prawnikowi dostał 10 lat więzienia, po czym wyszedł zaledwie po pół roku za dobre sprawowanie. A co do zdjęcia człowieka na ścianie u kopra, no cóż, wszystko w swoim czasie.